No to było, wie pan co, przewodniczący rady. Bardzo. To było pięknie. Przepraszam. Przy okazji w tej chwili, ponieważ wygląda taka sytuacja, że mamy możliwość zwiększenia, komisja zawnioskowała o nas, zawnioskujemy, tak, właśnie w tej chwili wniosek przygotowany, więc bardzo proszę o przegłosowanie tego wniosku o zwiększenie, utworzenie może komisariatu. Jest w nazwie, całego nie ma obsługi, tak. Tak. Właśnie naprawdę. Kwestia jest, że może zweryfikujemy, na jakim etapie jest, tak. Są te pisma, tak? Bo tutaj, tak jak już pani wspomniała, że... Dobrze, to wtedy na kolejne spotkanie... Ale wniosek dzisiaj możemy... Tak, przy okazji, jak dajemy te środki na ten Wojewódzki Fundusz Wsparcia, to przy okazji od razu o zwiększenie ilości etatów dla komisariatu. Uzupełnienie nawet tych wakatów, jeżeli uzupełniam o te trzy wakaty, słuchajcie państwo, to już jest jakaś ta stabilność i można przewrócić, bo sama nazwa komisariat jest, tylko że nie ma, do tej pory informacje dostawaliśmy, są wakaty, nie ma ludzi do pracy, a tu się okazuje, że, więc ja proszę, żebyśmy wystąpili jako komisja. Może pani zrozumie, że mamy wakaty, trzeba się przypomnieć. No, o tak, tak. Trzeba się przypomnieć, bo jeśli my o to nie zabiegamy, no to nikt nam nic nie da. Pani przewodnicząca, można zaformułować ogólnie o zapewnienie, wniosek o zapewnienie całodobowego funkcjonowania komisariatu policji w Kosakowie. A czy będzie trzeba uzupełnić kadry, czy co? To tak, to jest komendant odpowiada. Przegłosujemy wobec tego wniosek o zapewnienie całodobowego obsługi komisariatu. Kto jest za ten wniosek? Jednogłośnie. Przechodzimy teraz do wyrażenia o ustalenie wynagrodzenia wójta gminy Kosakowo. Ustawa o pracownikach samorządowych znowu mówi, że minimalne wynagrodzenie wójta stanowi 80% właśnie tych kwot wskazanych w tym rozporządzeniu. Więc kwota 8344 to jest 80% z tej maksymalnej kwoty, którą widzimy w tabeli.
oraz dodatek funkcyjny stanowi też 80%, który w tabeli jest określony w kwocie maksymalnej. Może ja to Państwu podam. Kwota maksymalna wynagrodzenia zasadniczego to jest 10 430. Dodatek funkcyjny maksymalny to jest kwota 3450. I z tych kwot została obliczona kwota 80%, która jest wskazana w uchwale w punkcie, podpunkcie 1.2. To jest brutto. Tak. Teraz jeżeli chodzi o dodatek specjalny jest określony w rozporządzeniu też w sprawie wynagradzania pracowników. I tutaj artykuł 6 mówi wprost, że ten dodatek specjalny stanowi 30% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego. I ten procent jest wprost wskazany. To nie jest określone, że maksymalnie, minimalnie, po prostu. Dodatek specjalny dla osób, o których mowa w artykule 36, choćby wutów u ministrów prezydentów, przysługuje w kwocie wynoszącej 30% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego. Tego wymiernego, tak? Wszystko. Tych kwot wskazanych w pozycji wyżej, tak? Ale te 30% jest wprost wskazane w rozporządzeniu, więc tu nie mamy możliwości manewru. To by ta kwota jest obniżona. Tak, no tak, ta podstawa jest obniżona, tak. I no co, no o dodatku stażowym tu nie mamy co chyba dyskutować, bo to z odrębnych przepisów wynika, z dokumentów, świadectw pracy, więc to jakby do tu radni. Oczywiście jest to wpisane, ale wynika z odrębnych przepisów. Dziękuję za wyjaśnienie, czy Pani zmieniła zdanie, czy... Nie, tak. Pani Przewodnicząca, jak najbardziej podtrzymuje moje zdanie i to stanowisko, które było też prezentowane podczas kampanii wyborczej. Dzisiaj przystępujemy jakby do formalnej realizacji tej zapowiedzi, tak więc rzeczywiście jakby to wynagrodzenie zostało obniżone z tego poziomu maksymalnego, czyli z tych 100% do 80%, czyli to jest maksymalnie minimalny poziom wynagrodzenia, które jest przewidywane przez przepisy prawa na stanowisku wójta gminy. Tak więc tu właśnie pani skarbnik przeliczyła te wszystkie kwoty i w ten sposób właśnie zostało też, w ten sposób została przygotowane projekt uchwały. Czyli będzie jest to te 80%, które było prezentowane. Będzie ile już? Nie, ja nie mówię o tym dodatku za staż pracy i za ten, nie? Łącznie. Chodzi o kwotę brutto całego wynagrodzenia. Tak, bez tego dodatku stażowego. Już wziąłem prokuratora. 20% będzie dodatku stażowego. Po nie jest 20% 20 lat stażu pracy. Dajemy ten staż czy nie? Nie, bez stażowego. Stażowego. Bez stażowego, bo to i tak jest obligą, musi pani to dostać. $14,435.20 z dodatkiem specjalnym czy bez? Z dodatkiem specjalnym, czyli to jest jakaś całość plus 20% dodatku stażowego, który się liczy od wynagrodzenia zasadniczego, czyli te 20% dodatku stażowego nie liczymy od tej kwoty 14,435, tylko od wynagrodzenia zasadniczego. Od 8,344, od tego będzie jeszcze 20%. Zakładając, że będzie 20%, znaczy to każda z Was weryfikuje z dokumentami, ale 20% liczy się od kwoty zasadniczej 8,344. Czyli tamta poprzednia kwota od byłego wójta to była 16, prawie 17 tysięcy tam coś tam. Nie mam kalkulatora. Więc jakby było Pani uprzejma. Tak jak tak powiedziałam z tych tabel, z Państwu notowali. Już liczę, tak? Proszę. Bez. Bo wójt mógł mieć inną.
nie? Panie radny liczy na dzień po prostu, kiedy odchodził, a na dzień, kiedy przychodził? Może to by mam to było. To znaczy, że gdyby było inaczej, ja myślę, to że tutaj... te stawki wynikają właśnie z ustaleń na poziomie centralnym. Tak. Ta stawka stosunkowo została wprowadzona w grudniu 2021 roku, bo wtedy się zmieniało też rozporządzenie. Rozporządzenie ogólne, które było blisko też. Czyli od grudnia 2021, jakby te stawki są stałe, wtedy pan mówił, to mi ustala o 100% wynagrodzenia, wynagrodzenie maksymalne. Teraz wchodzi na ten poziom 80%, natomiast kwoty jako cyfry, liczby, one się nie zmieniają, bo one od grudnia 2021 są stałe, one nie podlegały jakby dotąd tej waloryzacji. Dziękuję bardzo. Także dziękujemy. Proszę o przegłosowanie. Kto jest za? Dziękuję bardzo. Przechodzimy teraz. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Przechodzimy teraz do wykazu uchwisk na obszarze morskim oraz określenie sezonu kontrolnego. Na podstawie podstawy prawnej Rada Gminy Kozakowa uchwala co następuje. Określa się wykaz uchwisk na obszarze morskim przybiegłym do Gminy Kozakowa w roku 2024 obejmujących uchwiska wymienione w prawej. Rela od Zatoki Łódzkiej, to jest 1000 metrów na odcinku, 100 metrów na odcinku od Cypla w kierunku Kucka i ryba od strony Zatoki Gdańskiej 100 metrów na odcinku od Cypla w kierunku Gdyni. 2. Paragraf 2. Określa się sezon kąpielowy na obszarze morskim przylegnym do gminy Kosakowo w roku 2024 zgodnie z tabelą 2. Sezon kąpielowy na obszarze morskim przylegnym do gminy Kosakowo. I tu mamy ryba od strony Zatoki Kuckiej, 100 metrów na odcinku od Cypla w kierunku Kucka. To jest od 1 lipca do 31 sierpnia. I drugi ryba od strony Zatoki Gdańskiej, 100 metrów na odcinku od Cypla w kierunku Gdyni. Od 1 lipca do 31 sierpnia wykonanie uchwały powierza się burtowi. Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia. I mamy uzasadnienie. Zgodnie z artykułem 37 ust. 1 ustawy prawo wodne Rada Gminy określa w drodze uchwały będącej aktem prawa miejscowego sezon kąpielowy oraz wykaz kąpielisk na terenie gminy. Wniosek o ujęcie w wykazie kąpielisk został złożony przez organizatora kąpieliska zgodnie z ustawą w terminie do 31 grudnia poprzedzającego sezon kąpielowy. Biorąc powyższe pod uwagę, wójt gminy Kosakowo przygotował projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2024 na obszarze morskim przylegającym do gminy Kosakowo. Uchwałę należy podjąć do 20 maja bieżącego roku. Projekt uchwały zgodnie z zapisem artykułu 37 ust. 10 został podany do publicznej wiadomości w dniu 23 kwietnia 2024 roku. Tablica ogłoszeń, strona internetowa Urzędu Gminy na okres nie krótszy niż 21 dni. Projekt uchwały wójt, burmistrz lub prezydent miasta najpóźniej do dnia 28 lutego przekazuje do zaopiniowania właściwych organów Wody Polskie, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska oraz Państwowy Inspektor Sanitarny, a w przypadku kąpielisk położonych na polskich obszarach morskich również właściwemu terytorialnie dyrektorowi Urzędu Morskiego. Wody Polskie, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny i dyrektor Urzędu Morskiego w terminie 14 dni wydają opinię do przekazanego projektu. Brak opinii w tym terminie uznaje się za wyrażenie opinii pozytywnej. I musimy podjąć to. Znaczy, ja tutaj mamy, tak, chciałbym poruszyć temat odnośnie kąpieliska stworzonego w Mechelinkach. Tak. Czy w zeszłym roku było, czy nie, bo tutaj nie jest skazane. Było. Właśnie ja mam takie pytanie do szanownej komisji. Kto procedował, kto ustalał, kto zgłaszał wniosek,
czy kto wyznaczył miejsca na utworzenie kąpielisk, bo interesuje mnie kto, to, że tak powiem, wskazał odpowiednie miejsca, nad którymi w tej chwili będzie Szanowna Rada głosować. Czemu nie zostało uwzględnione kąpielisko w Mechelinkach, kiedy były podejmowane rozmowy w zeszłym roku po sezonie letnim, tuż po poszerzeniu plaż. W mojej osobie zostały wskazane, że tak powiem, wskazane miejsce dodatkowe wręcz do stworzenia nowego, dodatkowego kąpieliska, jakby drugiego, które miało wzmocnić jakby plaże w Mechelinkach, a okazuje się, że procedujemy w tej chwili nad dwoma tylko miejscami, które całkowicie są wykluczone jakby miejscowości Mechelinki, czyli mieszkańcy i turyści. Więc kluczowe pytanie mam do Państwa, nie wiem, czy ktoś z Państwa posiada informacje. Autorem tej uchwały jest wniosek złożył. Znaczy, ja bym chciał usłyszeć, kto złożył wniosek, a kto dalej, że tak powiem, pokierował ten dokument, tak? Bo... Wniosek złożył organizator, to wójta gminy. A organizator to konkretnie? Organizatorem jest spółka Kosakowo Sport. Czyli rozumiem, że spółka Kosakowo Sport była inicjatorem złożenia wniosku do wójta poprzedniej kadencji, tak? Była wnioskodawcą, tak, jako organizator. To wynika z ustawy. Rozumiem. Organizator musi złożyć w terminie. No tak, ja rozumiem. Zostały uwzględnione tylko dwa kąpieliska strzeżone. Tak. W jakim to było okresie? To do 31 grudnia. Do 31 grudnia, dobrze. I dalsze czynności postępowania wskazania prowadził, rozumie Pan, według wniosku. Zgodnie z wnioskiem, czyli stosunkował się do wskazań jakby sołtysa z poprzednich spotkań, w którym wskazywano. Wniosek czy składali oficjalny wniosek? Znaczy, na pewno. Ale na piśmie takim, bo to... Rozmowy podjęte były w osobach, że tak powiem, w większym gronie, kilkukrotnie, bo jakby z panem sołtysem Rewy na kilkukrotnych spotkaniach rozmawialiśmy na temat utrzymania plaż tegorocznych. Śmieci, że tak powiem, odpiaszczania, grabienia, jak i również wskazywałem wtedy dodatkowe miejsce, jakby, które stworzyło się na przestrzeni publicznej w Mechelinkach. No, aczkolwiek nie posiadałem żadnej informacji, że zostało to, że tak powiem, całkowicie wykluczone. Otrzymałem odpowiedź w momencie, kiedy została puszczona do informacja publiczna przed rozpoczęciem jakby inwestycji ulicy Nadmorskiej, no to uzyskałem dopiero taką świadomość medialną, że tak powiem, że w ogóle Mechelinki nie będą posiadały, że tak powiem, kąpieliska, więc... Może z tego, co mi wiadomo, wynikiem tego, że w tej uchwale mamy tylko i wyłącznie dwa kąpieliska, jest planowana rozbudowa Mechelinka. Nie utrzymali, w momencie, kiedy tutaj znalazłyby się Mechelinki, nie dostalibyśmy pozytywnych opinii od organów opiniujących. Tam nie byłoby możliwości dojazdu służb ratowniczych, czy karetka pogotowia, ochotnicza straż pożarna. Panie Elwiro, nie uważa Pani, że można było wskazać inne miejsce, a nie jednoznacznie wykluczać, że tak powiem, kąpieliska strzeżonego? Z tego, co wiem, wójt podjął takie rozmowy z Urzędem Morskim i one nie poszły po naszej myśli. Dobrze, rozumiem, dziękuję. Bo plaża została powiększona właśnie, tak. Rozumiem, dziękuję. No, drodzy Państwo. Dużo jest sprzecznych informacji, powiem jedno. Myślę, że co do tego, że ona komisja się zgadza i stało też, że kąpielisko jest potrzebne, strzeżone, ono było i powinno być. Teraz jak doszło do tego, że go nie ma, to powiem tak. Uzgodnienie Urzędu Morskiego co do Mechelinek jest. Tak, wszystkie. Jest. Proszę sobie zobaczyć. Oczywiście. Tak, ja rozumiem argumenty. Proszę, tak, proszę. Się pójdzie do tak, ja tylko czekałem po prostu na tą sytuację tutaj. Ja przepraszam, może najpierw jedno przekażę.
Jedno, tutaj potem się wymienicie Państwo dokumentami. A może by Pan... Chcecie się Pani Przewodniczący zaproszyć na wejście? Niech będzie odczytany. To Marcinie, proszę. Przewodniczący, przepraszam. To tak, proszę Pani Przewodniczący. Czy Michał? To jest punkt morski do dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni. Szanowny panie dyrektorze, podpisane przez dyrektora zarządu Dariusz Szwarc. To pismo, czyli tak. Jaka data? To było data 20 września 2023. Szanowny panie dyrektorze. Jest to liczba, widzę dziennika, 110, nie, 1101 przez 2023, to jest gmina Kosakowo Sport. I teraz, szanowny panie dyrektorze, Kosakowo Sport, spółka z o.o., działająca zgodnie z uchwałą Rady Gminy Kosakowo numer 60 przez 438 przez 2021 na rzecz mieszkańców gminy Kosakowo w zakresie kultury fizycznej, sportu i turystyki jako organizator popielic działając stosownie do treści artykułu 37 ust. 5 punkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku. Prawo wodne to jest dziennik ustaw 2017-1566. Zwraca się z prośbą o udzielenie zgody na utworzenie w sezonie letnim 2024 trzech kąpielisk na obszarze morskich wód wewnętrznych. To pisze dyrektor zarządu. I teraz wykazał. Kąpieliska, planuje się otwarcie trzech kąpielisk morskich w następujących lokalizacjach. Mechelinki na odcinku 100 metrów strzeżonej linii brzegowej, początek w strefie i tu podane są rzędne, i następne kąpielisko Rewa od strony Zatoki Puckiej i drugi kąpielisko Rewa 2 od strony Zatoki Gdańskiej, też na odcinku 100 metrów i wyrażali szacunku dyrektor zarządu. Teraz co otrzymał od Urzędu Morskiego? Tak, to jest 5.10.2023, tak, wrzesień, w październiku, tak, po miesiącu. Dotyczy organizacji kąpielisk na obszarze morskim 2024. Odpowiadając na wystąpienie z 20 września 2023, dziennik, liczba dziennika to 1101 przez 2023 w tytułowej sprawie. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, działając na podstawie pełnomocnictwa, numer, tu mamy podanie, numer z dnia 2 września 2022 udzielonego przez Andrzeja Adamczyka, ministra infrastruktury, wykonującego prawa właścicielskie w stosunku do wód morza terytorialnego oraz morskich wód wewnętrznych, wyraża zgodę, o której mowa w artykule 37 ust. 5 punkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne, dziennik ustaw 2023, pozycja 1478, na zorganizowanie w okresie od 1 lipca 2024 do 38 sierpnia 2024 niżej wymienionych kąpielisk. I mamy Rewa 1, Rewa 2, Mechelin. I teraz właściciel wody nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób korzystających z wyżej wymienionych kąpielisk. Na podstawie powołanego pełnomocnictwa dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni jest również właściwy do wydania w imieniu właściciela opinii wody, opinii, o której mowa w artykule 37 ust. 12 ustawy praw wodnych. Utworzenie kąpielisk wymaga zawarcia użytkowania na grunty pokryte morskimi wodami. I tu z upoważnienia dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni podpisany zastępca dyrektora do spraw technicznych. Czyli mamy zgodę teraz. Tak, oczywiście. Ja chciałbym pozwolić dokończyć, pozwólcie Państwo, panie szanowny komisja. Proszę Państwa, ja rozumiem tutaj panią kierownik, tak, bo ja uważam, że
tutaj przed komisją powinna być przede wszystkim, tak jak pani kierownik wskazała, osoba, czyli organizator, który tak naprawdę występował i powinien nam po prostu jakby wyjaśnić, co było powodem. Ja rozumiem, że... Być może, bo powiem tak, ja ze swojego jakby doświadczenia wiem, że czasami co innego się przekazuje informacje urzędnikom, bo rozumiem, że to nie pani kierownik składała po prostu jakby wniosek do urzędu, tylko organizator po prostu. I to on powinien w mojej ocenie po prostu wyjaśnić, z czego tak naprawdę wynikły zmiany, czym się kierował po prostu, tak? Składając wniosek. A z tego, co na szkodę. Proszę Państwa, z tego co widać, to wniosek złożył. Tak. Pozwolenie po prostu jest. I teraz tylko w projekcie uchwały to kąpielisko nie zostało po prostu jakby ujęte, no bo przekazano pani informację, że po prostu jakby... Nie, ponieważ tak wyglądał wniosek od organizatora, który wpłynął do wójta. Widać, że pan dyrektor... Czyli były dwa wnioski. W ciągu... Nie, pan dyrektor nie składa oficjalnego wniosku zgodnie z ustawą prawo wodne. To jest widocznie jakieś, nie wiem, działanie, które miało poprzedzić w konsekwencji wniosek wójta. No tak, ale... Widocznie starał się i... No tak, pani kierownik, fakty są takie, że wniosek kierowany do instytucji, do organów, które opiniują, uwzględniał to kąpielisko. Nie, to wójt kieruje wniosek do organów, do zaopiniowania do organów o powstaniu kąpielisko. Zatytułowane jest Kosakowo Sport do Urzędu Morskiego. Tak. Ale te działania, które poprzedzały wcześniej, może starał się uzyskać jakieś zgody, ale jest konsekwencji czego, złożył do wójta wniosek, tam są cztery organy opiniujące, nie tylko Urząd Morski. Więc z tego co mi wiadomo, Sanepid nie wydał na pozytywnej opinii. Ale to ja nie mam tego na myśli, tak? No tak, ale dlaczego, przepraszam, nie. Pani Przewodnicząca, pozwoli Pani, bo tu Pana dużo informacji, ale dlaczego Sanepid by nie wydał? Bo czym to, aby Pani, czym to argumentuje? Na przykład brakiem dojazdu służb ratowniczych, uniemożliwieniem dojazdu służb ratowniczych. Tam miałby sobie, jak już mówiłam, plac budowy, który miał być zamknięty. Tam miał obowiązek. Bo to nie jest zakres kompetencji Sanepidu chyba, żeby to w takim zakresie podejmować decyzję, nie? Ale opiniować. Może tak, żeby uciąć tą dyskusję jałową troszeczkę. Projekt uchwały, to między innymi, przekazuje do zaopiniowania właściwych organów, bo w Polskiej Główny Inspektor Ochrony Środowiska oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny. A w przypadku kąpielisk położonych na polskich obszarach morskich, również właściwemu terytorialnie dyrektorowi Urzędu Morskiego, czyli na cztery instytucje. I te wszystkie instytucje musiały opiniować to, ale nie są na dwa kompetencje. Wniosek o zaopiniowanie, który został przesłany do organów opiniujących, posiada w swoim zakresie również projekt uchwały. Tak, więc organy opiniujące opiniowały dwa kąpielisko. No, mówię, że dwa, ale dobrze. Który wpłynął do wójta w grudniu, wpłynął wniosek na dwa kąpieliska. Wójt przygotował wniosek do organów opiniujących, dołączył do niego projekt tej uchwały, tej, którą macie Państwo przed sobą, i wysłał. Dostaliśmy w odpowiedzi cztery pozytywne opinie. A dlaczego nie mówił, przepraszam? Dlaczego kąpielisko tak ważne w Mekelinkach nie zostało uwzględnione? I teraz tak, ja rozmawiałem z panem dyrektorem, bo to mnie bardzo zainteresowało z tego względu chociażby, że jeśli mieszka kilka tysięcy ludzi po prostu, tak, Pierwoszyno, Kosakowo, Mekelinki, no to Mekelinki zawsze były po prostu takim miejscem wypoczynku, nie tylko dla turystów, ale i dla tych naszych mieszkańców. I od pewnego momentu to kąpielisko strzeżone funkcjonowało, tak? No, ze względu na poprawę bezpieczeństwa.